Szapi i was serdecznie ponownie na moim kanale, ale nie w moim warsztacie, ponieważ jestem dzisiaj o Grzywy. Tak, siemanko. Cześć, słuchajcie, Grzywa to jest oczywiście też youtuber polski, który robi bardzo fajne propsy i również inne rzeczy. Co na swoim kanale prezentujesz? Dużo rzeczy właśnie z druku 3D, ze spienianego PCV, głównie propy. Mam serię też, gdzie pokazuję wyjazdowe rzeczy, jak jeździmy na konwenty, tak. No w sumie właśnie na konwencie się poznaliśmy, więc tak, tak to wyszło. No, jeszcze jakieś właśnie pojedyncze propy. Cała seria ze strojów, jak robiłem krok po kroku. Czyli typowo cosplayowe rzeczy. Także idealny kolor. Teraz już tak. Początek był troszkę inny, ale teraz głównie cosplay. Czyli zamieniasz się w cosplay. Tak. I w sumie to jest dobry temat, ponieważ u mnie na kanale jest jakby troszkę mało takich typowo propsowych rzeczy, a zwłaszcza druku 3D, bo jakby niezbyt się tym zajmuje, a u Grzywy tego jest sporo. Tak. Więc uznałam, że przyjdę do ciebie i zapytam się, co możemy z tego druku zrobić i jak możemy go po prostu przedstawić wam początkującym i jakbyśmy się chcieli zabrać właśnie od samego początku z tą techniką. Słuchaj Grzywa, powiedz mi, czym jest ten druk 3D? No bo tak, brzmi to tak magicznie i nie do końca może wszyscy wiedzą, o co chodzi. Tak, to jest trochę jak ten magiczny ołówek kiedyś. Tak, ogólnie w druku 3D chodzi o to, że masz projekt, nie? Mhm. Musisz zrobić sobie projekt. Projekt możesz znaleźć na... W internecie można na internecie, tak. Albo robisz sama, albo znajdujesz na różnych stronach, jak Thingiverse i takie inne rzeczy. I te modele można używać normalnie, bez problemu? Czy można trzeba... używać, ale na potrzeby własne. A, nie czyli niekomercyjne. Tak, nie można tego sprzedawać. Ma to sens, tak by też szacunku. No, jest to nieuczciwe po prostu. I dobra, jak już mamy projekt, to po prostu wrzucę sobie go do programu tnącego. To jest program, który tnie model na warstwy, żeby po prostu drukarka wiedziała, jak te warstwy po kolei nałożyć. A powiedz mi, w jakich programach można te modele robić, bo to też jest bardzo ważne. Same modele, tak? Ja używam Fusion 360. Okay. Jest to program na licencji Autodesku. Wiesz, program jak CAD, takie podobne rzeczy. Czyli ktoś się zna, to rzeczy, tak. Ogarnie. Ale to jest naprawdę proste, trochę tutoriali na YouTube i... A jak się nie znamy, to można użyć jakiegoś, który już jest gotowy, prawda? Tak. Jak już mówię, wrzucamy do programu tnącego, on ci tnie na warstwy. Tam jest oczywiście podany czas druku, wszystkie takie poszczególne rzeczy. Wciągasz to na pendrive'a i podpinasz to do drukarki. A propos drukarki, słuchaj, powiedz mi, czym drukujesz, jaką polecasz dla początkujących, dla osób bardziej zaawansowanych? Tak, ja drukuję drukarką, którą sam zużyłem z niechińskich części. To jest ważne, ponieważ drukarki drukują po kilkanaście godzin i powinny być niezawodne. Bezpieczeństwo. Tak, tutaj pomagały mi inne osoby, mi w tym pomagały, bo ja z elektroniką trochę na papier, ale ogólnie mam taką drukarkę, takiego składaczka. Był to koszt około 1500 zł. Okej, okay, czyli taka troszkę inwestycja. Troszkę inwestycja, ale ta inwestycja myślę, że się zwraca, bo no, sama wiesz, masz dużo pracy, często można włożyć drukarkę i robić co innego, no i potem tam to wykończę. Jasne. Dla początkujących, teraz dużo osób poleca drukarkę Ender 3. Jest to drukarka za około 700 zł. Okej, okay, czyli tak źle. Ona przychodzi ci prawie złożona, trzeba ją troszkę skręcić, ale ogólnie jest złożona. Jest mega podobna dla początkujących. Chociaż jak miałbym teraz kupować, to bardziej bym postawił na Prusę i3. Kosztuje około 3,5 tysiąca, ale jest bezobsługowa. Jest lepsza. Tak, kładziesz ją na stole, drukuj i w sumie jest każde idziesz narzędzie. Na kawę. Im więcej pieniążków włożysz, tym jakby lepsze. No niestety w drukarkach w tą stronę to idzie. Nie? A z jakiego materiału można drukować takie wydruki? To jest plastik, jakieś żywica, bez? O co chodzi? Jest dużo technologii. Możesz drukować z plastiku w technologii FDM, która nakłada po prostu plastik warstwami. Tak. Okay. Możesz drukować z żywicy. Są specjalne drukarki, ale to jest ogromny, wiesz, bardzo dużo tego jest. Proszę może nie, ale to jest szeroki temat. Jasne. Myślę, że nie mamy na to czasu na inny film, nie? Ja ogólnie drukuję z materiału PLA. Z tego rogi niestety z białego. Okay. Chodzi o barwnik w filamencie. W białym jest go bardzo dużo i jest to problematyczny materiał. Rozumiem. Ale drukujemy z PLA. Tak się nazywa ten materiał, który drukujemy. Tak. I co ciekawe, on jest zrobiony z kukurydzy. O, ciekawe. Tak, on jest biodegradowany, rozpada się. Czyli ten plastik nie jest taki zły, jak go malują. Ale też trzeba go zabezpieczyć, bo jakbyś pochodziła po konwencie w niezabezpieczonym wydruku. Mógłbyś rozpynąć? Rozpynąć nie, ale po kilku latach zacznie ci pękać i no, rozpłacać się, nie? Tak naprawdę, może troszkę już... No, wiesz, biodegradowane. Może ty lepiej, dbamy środowisko. A powiedz mi, skąd go bierzesz? Gdzie go można kupić? Gdzieś na internecie? Są na internecie sklepy z drukarkami 3D, mają też filamenty. Na Allegro również. Dużo ludzi kupuje z Chińczyka, ale nie polecam, bo to jest problematyczne. Wiemy, jak AliExpress działa. Tak, i ten materiał nie jest do końca dobry. A w Polsce to jest jakiś konkretny sklep? Tak, dzisiaj będziemy używać materiału od Ink 3D. Okay. To jest firma, taka mała firma, która robi właśnie filamenty takie
premium. Mm-hmm. Kilogram kosztuje około 69-70 zł. Okay. Ale dużo z tego wychodzi. Tak, dużo wychodzi, bo na przykład wszystko będzie na dole. Rogi, które dzisiaj będziemy drukować, będą kosztować około, tak patrząc ile względem ile kosztuje rolka, około 5 zł. Filament na to około 5 zł, nie? Bo tu mało poszło na to, więc. Super, czyli faktycznie jednak pakujemy dużo w drukarkę, ale jednak same wydruki. Tak, sam wydruk już naprawdę jest czasochłonny, ale jest tani. Super. Dla nas jest. Jak już masz drukarkę, jest tani. Słuchaj Grzywa, wspomniałeś nam o tym, ile taki wydruk może kosztować, ale ile tak naprawdę czasu, pracy, wiedzy wchodzi w to, żeby stworzyć coś fajnego z druku 3D? Odnośnie wiedzy, to ja od 3 lat drukuję. Mhm. Wiedzy mam może nie dużo, ale wystarczająco, żeby robić takie rzeczy. Jasne. I tak, odnośnie kosztów, to tak mówiłem, filament na drogi około piątka. Piątaka, to są grosze. Proszę. Potem trzeba, no wiadomo, prąd. Rogi się drukowały 15 godzin. Okay. Ale drukarka nie pobiera, Bóg wie ile, więc to są grosze. No trzeba liczyć też zużycie drukarki, łożyska, jasne, wszystko. To jednak są elementy, które pracują. No, w to też wchodzi w koszty, nie? Potem tak, wykończenie wydruku. Żywica na rogi kosztowałaby około 10 zł. Czyli mamy 15 plus te rzeczy dodatkowe, to może 20? Dwie dyszki. Potem dochodzi, wiadomo, primer, farby. Myślę, że w 3-4 dyszkach można się zmieścić. O matko, to naprawdę nie jest tak drogo. Nie jest drogo, tylko że tu mówię, jest czasochłonne. 15 jasne godzin musisz stać przy drukarce, znaczy stać, być w domu. Czyli nie zostawiamy drukarki samej, żeby sobie nie polecam, naprawdę najlepsze drukarki potrafią się zapalić. To są ekstremalne przypadki, ale się niestety zdarzają. Naszemu znajomemu się to zdarzyło, więc. Tak, mi się raz upaliła wtyczka w drukarce i też mało brakowało, żeby. No, wystarczy zaiskrzy, zwarcie. Ostrożnie, pamiętajcie, pilnujcie tego. Trochę rozsądku i nie zostawiać, nie jasne polecam. I też czasem wydruk się odklei i potem on, wiesz, głowica nakłada materiał, to jest. A tutaj tworzy się coś innego. Jest taki kokon plastiku i potem trzeba to czyścić, te strony. O matko. Tak, jest zabawnie. Także no, zamykamy się w czterech dyszkach i no i nasz czas, no, to jest czas, to jest tragedia. Najważniejsze, tak. Bo jednak faktycznie ten czas to pieniądz i jednak trzeba w tym wszystkim posiedzieć. No szlifowanie tego, malowanie. A to wszystko zobaczymy później na naszym filmiku, i to szlifowanie faktycznie weszło w te rogi. Dobra, to słuchajcie, będziemy teraz się zajmować drukiem, więc Grzywa, mów i nauczaj, co my z tym robimy. Tak. Niestety nie nagraliśmy, jak odrywamy podpory, ale na początek, jak już odrywamy sobie podpory, to bierzemy sobie nóż i to, co ci zostało z podpór, trzeba odciąć. Wyczyszczałem, dobra. Tak. Uważaj na oczy. Ogólnie, słuchajcie, przy nożykach uważajcie, bo to nie jest dobry pomysł. Nie no, pomysł dobry, ale trzeba uważać. Trzeba uważać, już właśnie sobie dzisiaj wymienialiśmy się doświadczeniami, kto sobie odciął palce w jakim miejscu, więc ogólnie nożyki do tapet to jest niebezpieczna sprawa. Więc uważajcie, ja was proszę, bo potem nie chcę do cieci szapi jakichś, kurde, problemów. No jak sobie odetniemy, to przejdziemy do szlifowania papierem średnim. Jakie grubości papierów polecasz do szlifowania? Ja szlifuję takim, jakim mam, czyli 80. Najlepiej. 80 i potem sobie położymy na to żywicę. Żywica będzie składu jutro, pewnie jutro. Jutro sobie ją przeszlifujemy papierem wodnym. Dobra, moje skończone. A ty jak tam? Szefiący. Dobra, może być. I dobra, to teraz to odkładamy noże, no i przechodzimy do najgorszego etapu, którym jest szlifowanie. To jest jedna z takich głównych rzeczy, którą ludzie uważają, że druk 3D jest prosty, ładny, łatwy i przyjemny. Nie. No niestety nie, trzeba się trochę napracować. Mam nadzieję, że dzisiaj wam to pokażemy, jak długo trzeba. Najgorsze, bo to jest strasznie mozolna praca. Szlifujesz to, szlifujesz, a efekty są słabe. Znaczy, i dopiero potem to wyciąga się, no. Ale warto, słuchajcie, zawsze pamiętajcie, żeby ten druk dobrze szlifować, no bo jednak kiedy widać linię od druku, to nie jest estetyczne, no i to wiesz, to jest plastik, a nie props. No i potem mówią, że wystarczy pomalować wydruk i gotowe. No to co, lecimy? No. Dobra, to szlifujemy. Mamo, ja już. Ja też już. Skończyliśmy. Tak. Powiedz, że skończyliśmy. Ja już nie mogę. Teraz trzeba to skleić. A to fajna część. To sklejamy. Ale czym sklejamy? Używamy do tego kleju cyjanoakrylowego. Mm-hmm. Niestety nie mam przyspieszacza. Nie mam. Szybciej, ale. Czyli taka zwykła kropelka da radę, tak? Zwykła kropelka. Znaczy zwykła kropelka jest okej, ale to jest lepsze. Typowo ze sklepu modelarskiego. Tylko ważne, żeby zmatować sobie tą powierzchnię klejenia. Czyli papier ścierny? Papier ścierny wystarczy. Na tą część. Tak, także dobra, jeszcze troszkę poszlifuj i przechodzimy do klejenia.
słuchajcie, gotowe, wyszlifowane, no prawie do założenia, ale chyba trochę nierówne, nie? Tak, założyć możemy, ale trzeba jeszcze to troszkę wyrównać. A jak to możemy zrobić tak naprawdę? Najbardziej skutecznie? No to są różne sposoby. Ja używam żywicy epoksydowej, bo jest najłatwiej. Wypełnia wszystkie pory, ale żeby nie spływała nam, dodamy sobie aerosilu, ewentualnie mikrobalon. To jest taki wypełniacz z włókna szklanego, który zagęści nam żywicę, żeby właśnie nam nie spływała i wszystko, żeby się fajnie trzymało. I pamiętajcie, jak nakładacie żywicę, to podstawową rzeczą są rękawiczki, maska, ale przeciwchemiczna, a nie przeciwpyłowa. Więc jeżeli macie maskę i czujecie zapach tej substancji, to nie dobrze. Tak. Także działamy, zakładamy. Działamy, zakładamy. No i będą piękne, bo się już nie mogę doczekać. Tak, jeszcze trochę nam zostało. Słuchajcie, kochani, gotowe. Dzień drugi naszej pracy i chyba już powoli widać efekty. Tak, żywica przez nas wyschła. Niestety porobiły się zaciski, które teraz będziemy musieli wyszlifować. Nie jest ich dużo, ale no niestety grawitacja. A powiedz mi, że ktoś nie mógł pracować tak naprawdę z żywicy, no bo nie ma miejsca, nie wiem, ten materiał jest dla niego zbyt nie wiem, niebezpieczny, chemiczny. Co możemy innego zrobić z takim drukiem? Możesz być zawarta i szlifować to, dopóki będzie gładkie. Ja tak robiła przez dłuższy czas. Jak się chce, to się tak da. Jeżeli ktoś jest ciut bardziej leniwy, to można użyć szpadki w sprayu. Leniwy lub przemyślane lub nie rzeczy. Nie może, tak. Można użyć szpadki w sprayu, tylko że to jest trochę droga sprawa. Około 40 to za puszkę, 50? Tak, i myślę, że na takie rogi jedna puszka na pewno wejdzie. Może wystarczyć. A jaki jest koszt żywicy w takim razie? Na te nasze rogi? Na te nasze rogi żywicy by poszło za 15 zł maksymalnie. No to chyba też nie bardziej się opłaca z żywicą. No, tylko że trzeba, mówię, no, mieć maskę i inne rzeczy. Z szpaką możemy wyjść na dwór, na przykład, to tam maska nie jest mega. Jasne, w ogóle pamiętajcie, żywica, chemia, szpachle, wszystko na zewnątrz, albo okno otwórzcie, bo może... Wentylacja, maska to jest ważna sprawa. To potem jutro ci to nie rozchodzi, ale za kilka lat mogą być właśnie niefajne różne efekty. Rzeczy, niestety. No cóż, ale nam wyszło fajnie, mi się wydaje. Tak, to teraz zabieramy się za szlifowanie, matowienie, no i malujemy. Zaraz będzie gotowe. Tak. Kochani, patrzcie, jaka jestem rogata, słuchajcie. Efekt końcowy tak się właśnie prezentuje, jak widzicie na nagraniu. Słuchaj, Grzywa, ile nam w sumie zeszło na te rogi? Ile czasu nam tak naprawdę weszło? Dwa dni, nie? Tak się wysiedzieliśmy. Tak, tylko że... Nie wiem, czy nie byłoby szybciej, nie? No niestety nie damy rady przyspieszyć schnięcia. To prawda. Żywica musiała wyschnąć, farb musiała wyschnąć. No niestety, nie da się szybciej. Prawda, ale tak dwa dni, taki projekt, to jest dość szybko. No jest spoko. Nie wiem, ile by ty byś to robiła z pianki. Oj, nie wiem. Kwestia właśnie wykroju, szablonu, wycięcia, zaprajmowania, pomalowania. No, byłoby ciężko. I nie byłoby tak wytrzymała jak te, bo te faktycznie czuję, że gdyby mi spadło z głowy, to jednak faktycznie nic im się nie stanie. No i są lekkie. Nie bardzo wiem, jak lekkie. Ale to... Myślę, że porównywalnie z pianką, ale ciągle wytrzymałość to jest o wiele większy plus niż pianka. Mam nadzieję, że Cię przekonałem trochę do druku 3D, bo wiem, że w środowisku cosplayowym druk 3D ma różne opinie. To prawda. Głównie jest to dość kontrowersyjne. Wiesz co, ja byłam fanką druku dłuższej chwili, ale nie wiedziałam do końca, jak się tym za to zająć, więc właśnie praca z Tobą bardzo mi pomogła. Mam wrażenie, że to jest ogromne ułatwienie, jeżeli chodzi o kształty i wykroje, bo naprawdę masz tutaj gotowy projekt, który faktycznie już jest trójwymiarowy. No to też. Jak najbardziej, to też. Ale jeżeli faktycznie się na tym nie znasz, to te gotowe modele są naprawdę dużym ułatwieniem. Ale z drugiej strony jest w tym naprawdę o wiele więcej pracy, niż można było się po prostu spodziewać, bo ilość właśnie tego szlifowania i sam czas druku, i pilnowania tego druku, i w ogóle, kurczę, ilość właśnie włożenia w tego wszystkich, nie wiem, szpachli i tak dalej, kurczę, no zajęło nam to trochę czasu. Samo szlifowanie ma za... Spokojnie, myślę, że parę godzin szlifowania. Było miło, bo siedzieliśmy razem, ale tak, ciągle ale jednak... samotnie siedząc i tylko szlifując można umrzeć, nie? Więc nie jest to aż takie proste, jak można byłoby się spodziewać. Jak najbardziej Grzywa mi zrobił troszkę smaka na tą drukarkę, więc nie zdziwcie się, jak będziemy trochę więcej rzeczy z drukiem, ale są ładne takie gładziutkie, więc no chyba warto. Tak, trzeba się napracować, ale warto. Ale warto. Ale warto.
Słuchaj, bardzo Ci dziękuję za ten filmik dzisiaj, za to, że właśnie przyjąłeś mnie tutaj do swojego warsztatu, że pokazałeś swoje drukowe drogi i mogłem się trochę poduczyć, także na pewno będę to wykorzystywać w przyszłości. No i słuchajcie, jak macie ochotę dowiedzieć się więcej o druku, o jakichś właśnie typowych propsach, Grzywa to jest Wasza osoba, więc słuchajcie, pamiętajcie, subskrybujcie. Tak, staram się jakoś tłumaczyć. Myślę, że te filmiki są naprawdę bardzo takie właśnie pouczające i takie bardzo przystępne dla początkujących. Tak, żeby pokazać właśnie, o co w tym chodzi. Najważniejsze, no, tak, super. Bardzo mi było miło Cię gościć. Fajnie było pokazać Ci, jak się z tym pracuje. Jakbyście mieli ochotę na więcej filmów właśnie w naszej dwójce, słuchajcie, pamiętajcie, komentarze, piszcie, czy macie jakieś ochoty, jakieś pomysły, jakieś rzeczy, które Was trapią, a my pomożemy. Tak, pomożemy, także lajkujcie. Lajkujcie, subskrybujcie. Wszystkie linki są na dole w opisie, do materiałów, do pliku, do właśnie do naszych kanałów. Dzięki serdeczne za oglądanie. Ty macie trochę więcej moich filmików, ty macie kanał Krzywy, kanał mój. No i co? Widzimy się w kolejnych filmach. Tak, mam nadzieję, że tak. Dzięki. Na razie.